wspaniały nasz żaglowiec, nasza biała fregata, również nazywana małym dzieckiem, skończy dzisiaj 35 lat. Tutaj są takie zdarzenia, że rodzice po powrocie tych młodych ludzi do domu mówią, aleś ty się zmienił, bo tutaj dochodzą takie głosy. Potrafisz posprzątać i potrafisz posprać łóżko. Tutaj po prostu jest szkoła życia. Lipca 1982 roku była uroczystość podniesienia pierwszej bandery na Darze Młodzieży i wówczas została ufundowana przez mieszkanki ziemi bydgoskiej, tam wyhartowana. Dzisiaj po 35 latach symboliczny powrót do tamtego dnia, także pozwoliłem sobie być fundatorem w imieniu miasta Bydgoszczy nowej galowej bandery. Dla mnie dodatkowo to powrót trochę do korzeni życiowych, ponieważ brałem udział w pierwszym rejsie Daru Młodzieży. Tu jest zetknięcie się, jak widać, poprzednich wieków z nowoczesnością, bo mamy pokład, prawda, tak jak to było ileś tam lat temu, 100-200 lat temu na żaglowcu, natomiast mamy mostek, gdzie mamy nowoczesność, nowoczesne urządzenia, a więc tutaj też od załogi oczekuje się, żeby ona potrafiła te wiadomości z jednej strony sprzedać jako wiedzę teoretyczną, ale także, żeby no, wyszkoliła załogę czy studentów w tych umiejętnościach praktycznych. Kolejny rejs jest przewidziany po Bałtyku na tak zwane tollshipy. Popłyniemy do Turku i Kłajpedy i Szczecina. Potem jeszcze będą Niemcy w Warneminde i statek wraca z powrotem do kraju.